Nie ma granic na sercu Boga. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Już w starożytności Izrael śpiewał psalm 136 na dwa głosy. Chwalcie Boga nad Bogami, śpiewał przewodniczący, a lud powtarza, bo na wieki miłosierdzie Jego. Pamiętał o nas, o naszym poniżeniu, bo na wieki miłosierdzie Jego. On pokój daje każdemu ciału, bo na wieki miłosierdzie Jego. 136 psalm jest psalmem niedokończonym. A to dlatego, że miłosierdzie Boże nie ustaje. Bóg spogląda na każdego człowieka tak samo dziś, jak i w dawnych czasach. I tak samo, jak w starożytności, tak samo i dziś. Bóg oczekuje naszego przyjęcia. Oczekuje otwartego serca. Ale ludzkie serce nieraz pozostaje zamknięte przed Jezusem zmartwychwstałym. Ach, jak mnie to boli, mówi Jezus do siostry Faustyny, że dusze tak mało się łączą ze mną w komunii świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je, tak czuję i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je wzywać łaskami, one przyjąć je nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała chociaż trochę mój ból. Wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swoje dzieci. Jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozłóż jej ból. Nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Dzisiaj my jesteśmy podobni do tych uczniów, którzy zamknęli drzwi swojego domu przed niebezpieczeństwem. Ale nasz dom nie jest już bezpiecznym miejscem. W naszych domach słyszymy dźwięki alarmu, syreny. Trwoga przepełnia ludzkie serce. I to nie tylko nasz ból i smutek, ale to i ból Boga. Serce Boże jest zasmucone. Mądrość ludzka jest wyczerpana. Nikt nie może zatrzymać wojny. Wezwanie papieża, głos cerkwi nie mają znaczenia. To właśnie jest ten obraz z dzisiejszej Ewangelii. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Ewangelia nazywa ten czas wieczorem, kiedy już zachodzi słońce, zbliża się noc. W taki ponury wieczór Jezus staje pośrodku uczniów i oto znika paraliżujący strach. Zaczyna się dzień zmartwychwstania. Jezus stał pośrodku nich i powiedział do zebranych: pokój wam. Te same słowa Jezus mówi dzisiaj do nas. Pokój wam. Gdzie on jest? Gdzie jest Jezus zmartwychwstały? Gdzie
On jest. Pismo Święte wielokrotnie mówi, że On jest pośrodku nas. Jezus stał pośrodku nich. Jezus zawsze ma swoje miejsce w centrum. On jest w centrum, w niebie i na ziemi. Gdy urodził się, Maria położyła go w środku Josefa. Kiedy go ukrzyżowano, powieszono go między niebem i ziemią. Między dwoma łotrami, pośrodku. Jeden po lewej, drugi po prawej jego stronie. Księga Apokalipsy wskazuje nam Jezusa pośrodku nieba. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł życia. Natchniony prorok Izajasz woła, wznosi okrzyki. Wołaj z radością, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty Izraela. Jezus sam mówi o sobie w Ewangelii. Ja jestem pośród was, jak ten, kto służy. Nie mówię między wami, ale pośród was. Niestety dzisiejszy człowiek nie chce zrobić miejsce dla Jezusa w centrum tego świata. Człowiek nie chce zrobić w centrum swojego serca miejsce dla Jezusa. A On musi być w centrum zawsze. Jezus stanął pośrodku nich. On musi być w centrum, bo od Niego rozchodzą się promienie łaski na wszelkie stworzenie. Jego miłosierdzie na wszelkie stworzenie przenika każde serce. Stanął pośrodku nich tego wieczoru i pokazał im swoje rany. I chce usunąć niedowiarstwo, wątpliwości. Nie bądź niedowiarkiem, ale bądź wierzący. Poprzez ukazanie nam swoich ran Jezus wskazuje nam miejsce, bezpieczne miejsce, gdzie mamy ukryć się. Ukryć się w Jego ranach, w rękach, które nas stworzyły, w ranach nóg, które przyniosły nam zbawienie, w ranach Jego serca, z boku którego Bóg stworzył Adama i Ewę. Na te miejsca wskazuje Jezus swoim uczniom jako miejsca bezpieczne. Nie w pałacu, nie w domu, przy zamkniętych drzwiach zbawienia człowieka, tylko w ranach Jezusa. Duszą Chrystusową uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. To modlitwa człowieka w pełni oddanego Bogu. Daj Boże, żeby dzisiaj każdy człowiek w tej modlitwie i w miłosierdziu Bożym oddala swoją drogę. Niech Maria, Matka Boża łaskawa, prowadzi nas do swojego Syna,
aby On oddał nas w ręce swojego Ojca Miłosiernego w niebie. Amen.